Będziecie musieli sięgnąć głębokie do kieszeni. Myślę raczej o kwocie w okolicach 500 000. Dobra, dobra. To nie moja kieszeń, to sobie mogę sięgać. Ty ze mną po chuja za chwilę będziesz sięgał, jak będziesz pyskował dalej. No i zajebiście. Rąsia? Uiui, Rąsia, bagietusia, kurwa, może bigosie ku... Nie, nie będę twojego bigosu wypierdalał to na razie. Do widzenia, uiui. A słuchajcie, ile chcecie? Akceptuję wszystkie oferty, bo to i tak nie płacę ja. Kurwa, Rąsia, widzimy się na treningu jutro, weź kurwa skarpety, buty i dobry humor. Raczej się zajmę, cześć. Celem, jak widzicie, zarząd, czyli Pierre de Doskonali, francuski najemnik, kiedyś w Legii Cudzoziemskiej pracował, służył, teraz jest właścicielem klubu, ma doradztwo naftowe i też doradztwo partyjne w północnej Francji. Najnowsze jego cele, nasz prezes 48-latek zlecił nam w Domingo League wywalczyć bezpośredni awans, czyli pierwsze dwa miejsca byłoby fajnie wywalczyć, no i zapełnić stadion frekwencją. No, zobaczymy, no stadion, ile mamy tutaj widzów? 2400, wow, to nawet miejsce nie ma, to już chyba na tych latarniach kurwa wiszą wszyscy. Rzadko myli. Dwa mecze oczywiście nie były w jego, można powiedzieć, zasięgu, ale teraz co chłop wyciąga, jak dyryguje obroną, naprawdę to może być, może jeszcze nie kryształ, może jeszcze nie diament, ale na pewno taki złoty wisiorek, to na pewno już jest. Perspektywiczny zawodnik, bramkarz 16-latek, pamiętam jeszcze krak napierdalał w paryskich dzielnicach, tych co się dealuje dragami. Powiedziałem sobie, chłopaku, co ty robisz, kurwa, tak ci ręce się lepią, to byś piłkę zajebiście lepił. Chodź do nas, 16-latek w klubie jest od roku. Jak mówię, w miarę jego forma prosperuje, będzie na pewno aktywowany na pucharach, albo w meczach będzie zmieniany, gdzie te punkty będą już pewne. Ciulabi, Burkina Faso, 24-latek, świetnie perspektywiczny zawodnik, szybki, twardy, jest to oczywiście nasz prawo obrońca, można tak powiedzieć, ale on nie boi się zapędzić w pole karne przeciwnika. On nie boi się zagrać jako pomocnik, tak? I zobaczycie wiele tutaj zmiennych ról, może to się oczywiście spotkać z wyzwiskami, z krytyką, ale ja lubię eksperymentować, lubię środkowego obrońcę dać na prawe skrzydło, potrafię Wdowiaka, który jest nominalnym lewym skrzydłowym, lewym pomocnikiem, potrafię grać nim na szpicy wraz na przykład z Japończykiem Abe, który został pozyskany niedawno za około 5 milionów z FC Barcelona. Następnie Abu Dhabi, który niestety nie łapie się do składu, jest to, można powiedzieć, starszy już obrońca, znaczy ma 25 lat, ale jeśli chodzi o jego staż w drużynie, on do nas wrócił z wypożyczenia z Lechii Gdańsk. Nie widzę go w składzie. My lubimy się fajnie, jest wódkę pijemy, ale niestety ja go w składzie nie widzę. To nie pasuje do mojej, nie pasuje. To jest taki silny obrońca, mocno defensywny, zastawia się. Ja potrzebuję szybkich chłopaków, którzy lubią wypady. I takim zawodnikiem jest 23-latek z Francji. To jest oczywiście Ibrahim Sissé. Naprawdę świetny zawodnik, który się rozwija pod moimi oczami. Są takie momenty, że on mówi, ja nie chcę grać, jestem zmęczony. Ja mówię mu, nie Sissé, to jest twój moment. Kiedy jak nie teraz? Ty masz 23 lata, to jest twój prime time, wjeżdżasz na boisko. Potem jest zmiana, ja mu nie chce dać szansę, on o nią walczy. Fajne, mamy między sobą chemię. Jak widzicie, minut na boisku, kontrakt, wszystkiego jest zadowolony, ale te występy. Czasami, no mówię, muszę go czasem zdjąć. Są takie momenty, że trzeba czasem zawodnikowi dać odpocząć, albo go nawet wkurwić. Nie dać mu szansy? Wkurwić go i on pokaże trenerowi w tamtym meczu. Mamy oczywiście Bamba, 20-latek, wybrzeże kości słoniowej. Niziutki, knombrny, można powiedzieć, jeśli chodzi o pojedynki. Ciało w ciało, bezkonkurencyjny. Bamba i jeszcze raz Bamba, jak się nie mylę, urodzony w Zurichu, ale oczywiście matka, ojciec w Wybrzeże Kości Słoniowej, następnie przeniósł się do Francji, gdzie teraz trenuje bacznie. Pod moim okiem ostatnie 11 miesięcy kontraktu, ale coś czuję, że raczej ten kontrakt będzie wypożyczony. I w tym momencie przedstawiam wam najmocniejszy transfer. Doświadczenie z Anglii, z Southampton, doświadczenie z reprezentacji Polski, wysoki zawodnik, szczęka kurwa jak u Wałujewa, wielki, potężny Jan Bednarek, 23-letni środkowy obrońca z Polski, kontrakt na rok za 20 pierdolonych milionów euro. No, naprawdę, tyle ten gość nas kosztował. Hugonet, on się w ogóle nie łapie, środkowo obrońca, 19-latek, no i jeszcze picie wódki po treningach, tam go jeszcze widzieliśmy na jakichś takich spotkaniach z dziewczynami. Ja oczywiście udaję, że nie widzę, ale jest to raczej zawodnik, który nie ma szans u nas w klubie, może jakieś puchary, może jakieś szanse. Mamy też najstarszego zawodnika w naszej 11, to jest Samuel Yahoo, można powiedzieć, on uczy tych obrońców, to jest taki, można powiedzieć, drugi trener naszej defensywnej formacji, z tym, że Yahoo, no jak mówię, no zawodnik już, który na pewno jak mu się kontrakt skończy, nie zostanie przedłużony, ale go trzymam do końca. Jest coś w nim, co przyciąga, jednak dogaduje się tu właśnie z chłopakami z WKS-u, ale jak mówię, to raczej będzie osoba, która będzie
uczyć naszych obrońców, niż raczej będzie rozgrywać mecze. Tin, Tomas Garcia niestety nie łapie się do składu w tym momencie, kontuzja kostki, nie ma szansy na występy raczej w tym sezonie, nie pasuje w ogóle do mojego obiadu, do mojego przepisu, można powiedzieć. Bochenek, 19-letni Ganijczyk, miał kilka swoich występów w pucharach, bardziej niż prawa obrona daje go na prawe skrzydło, tak, naprawdę daje go na prawe skrzydło i bardzo możliwe, że to będzie ten zawodnik, który za 2-3 lata zastąpi któregoś z odchodzących brylujących w obronie czy w pomocy zawodników. Golas to jest z Austrii, młody chłopak, którego pozyskaliśmy. Miał mieć obiecane występy w podstawowym składzie. Troszkę się dogaduje językowa, jest delikatna językowa bariera, ale będzie wchodził, ma ławkę rezerwową pewną, będzie wchodził na te mecze, gdzie będziemy prowadzić. Spodziewam się troszkę więcej po nim, ale jak mówię, to jest Julian, dopiero przyjechałeś do nas. Spokojnie, jeszcze się rozegrasz. 29-letni Rabius Gany, to jest starszy kuzyn właśnie Bochenka. Z Bochenkiem razem chleb piekli, kurwa, w Ganie. No jego forma jest aktualnie zła, widzicie, wyniki zawodnika, występy są tragiczne, ale zachowuje go, bo niestety on ma opiekuna, kurwa, u tego Bochenka. I jak tego Rabio bym wypierdolił, to tego Bochenka mi zawija człowieku do domu dziecka, czy tam gdzie indziej, i mam dwóch zawodników w plecy. Więc on nie gra, ale on jest takim opiekunem prawnym właśnie Bochenka. Kikonda, palce lizeć, to jest właśnie kolejny kwiat obok Wdowiaka, obok Koziello, który no po prostu nie dość, że jest wielofunkcyjny. Ja go nazywam Kante tego Chelsea, naprawdę. Kikonda, Mariusz Josonka, Kikonda z podparyskiej miejscowości Givhavlen w 2019 roku nas pozyskany. Od razu go zobaczyłem, jak ja tam zwijał papierosy sobie w kącie, powiedział: chłopie, jesteś z nami, jesteś naprawdę z nami, świetnie wyszkolony technicznie zawodnik i co najważniejsze silny i jak to powiedziałem wcześniej, wieloformatowy. On będzie obrońcą, on ci może nawet kurwa pobronić, on ci może nawet po piłkę, może być tym ballboyem, po piłkę ci może pójść. I tutaj to są moje oczywiście żarty, ale zawodnik jest, zresztą zobaczycie, na niego mamy King Kong, tak naprawdę, w defensywie fenomenalny. No nie mam się do czego przypierdolić. No i pierwszy transfer, no o Polaka zabiegałem bardzo długo, wiele rozmów, wiele wódki wypite z menadżerami, z probieżem, trzeba go przekupić, dać on Logan i mamy to. 22 lata, Mateusz Wdowiak pozyskany z Krakowi Kraków, w tym momencie brylant do okrzesania, pierwsze mecze nie wypał, pierwsze mecze, no nie wiem, czy on tyle jest wart, ale teraz ten gość napędza, na lewym skrzydle teraz sobie biega, zgrywki między AB, Polska, Japonia, świetny zawodnik uzupełniający mój klub, no i jego forma w doskonałym stanie. Oczywiście pan Mara, 22-latek z Gwinei, można powiedzieć, że to jest jedyny czarnoskóry, rudy facet, jakiego spotkałem w życiu. Fenomenalny zawodnik, wysoki, fajna teraz forma zwyżkowa, co najważniejsze, dogaduje się językowo, nie ma żadnych barier, francuski, angielski, niemiecki, wszystko chłopak potrafi, a można powiedzieć, że dopiero 22 lata na wypożyczeniu w klubie Paris FC, ale graczy go pozyskamy. Mamy Essiema, perspektywiczny 20-latek, niestety nie łapie się aktualnie do składu, no lewa pomoc, Wdowiak. Ciężko będzie go wygryźć, ale niech się stara, ale niech walczy dalej. Hokestra to jest ze szkółki młodzieżowej, 17-latek. Josua z Holandii, dostałem go od skautów. Pierwszy mecz miał szansę nawet na strzelenie bramki i tam się chyba chłopak zablokował. Ławka rezerwowych jest dla niego, stoi dla niego otworem, jest pewna, ale jak mówię, no to jest jeszcze 17 lat, aż tak młodych zawodników. Co, będą w wózkach, kurwa, jeździć na czterech kółkach za długo? Taki będę młodych brał? Na razie Hokestra, niech się przygląda, niech trenuje z pierwszą drużyną. Transfer z Mali. Mohamed Kamara, świetny transfer, na początku taki niedoceniany, troszkę jakby odstawał od drużyny, ale teraz zaczyna gonić i to jest to, na czym polega to wszystko, na czym jest skonstruowany FC Paris, czyli zaciąganie młodszych zawodników. I oni mają gonić tamtych starszych wilków, starszych wilczków, tak? No można powiedzieć, że 24 lata to nie jest starszy zawodnik, ale jak mówię, on tu środkowa pomoc defensywna, będzie z Koziellem rywalizował, który właśnie za chwilę przedstawię wam, no to jest zawodnik, który będzie gonił. Ci lepsi zawodnicy są marchewki dla tych słabszych zawodników. Kochani, no i Koziello, 23 lata, kapitan drużyny, spoiwo, środek pomocy jest to zarówno defensywny pomocnik, ale potrafi też strzelić, strzelał bramki. No szybki, zwinny, warunki fizyczne idealne, nie za wysoki, nie za niski, potrafi grać głową. No to ja już go widzę nawet po twarzy, że to może być taki Luka Modric, kurwa. To może być taki De Bruyne, kurwa, wiecie o co chodzi. No tu mogę gadać, jeszcze o nim będę wiele razy gadał. Oczywiście babka z Polski była, jak już mówię, kucharką w Niemczech. 23-letni Vincent Koziello, pseudonim Kozioło. Florian Martini, łapie się do składu, 29 lat, on podaje wodę. Motak, sporadyczne występy.
ekipy, ale jak mówię, to jeszcze nie jest to. Środkowy pomocnik ofensywny, nie potrzebuje go na razie w kadrze, jest, siedzi, trenuje, pije, ale jeszcze to nie jest to. Ziompi Tropa, Burkina Faso, 33-latek, no tu już chłopak tylko trawę nam kosi na boisku. Menes, może osób sporo go znać. Kiedyś chyba tam grał w PSG, niby największa gwiazda, ale po prostu po moim przyjściu powiedziałem sobie, kochani, no nie ma czasu na kiedyś na przeszłe gwiazdy, tak? Gwiazda jest, świeci, potem spada. Spadających gwiazd nie potrzeba, mogę sobie kurwa wyjść na po 24 na pole i sobie oglądać. Dlatego Menes został ocenięty od składu, trenuje jeszcze z drużyną. Jest na liście transferowej 11 miesięcy i niestety z kolegą się żegnamy. No i oczywiście sprowadzony Japończyk z Barcelony, to też długo zabiegaliśmy o ten transfer. Prawy, lewy, skrzydłowy, szybki, dynamiczny. No potrafi nawet wygrać pojedynek główkowy, chociaż nie jest wzrostu może jakiegoś bagatela wielkiego. Hiroki Abe, wszyscy go oczywiście znamy z występu w wypożyczeniu FC Ulani. No coś niesamowitego, no to jest uzupełnienie wdowiaka. Coś perfekcyjnego, wielu tego zawodnika. Jeszcze jego żarty o mangach, anime, kurwa, czyta komiksy. Nie dość, że człowiek piłkarsko, sportowo uzdolniony, to jeszcze dodaje takiej wyobraźni, takiego brychtu, blichtru do naszej ekipy. No i oczywiście Sheikh Timite z WKS-u, Wybrzeże Kości Słoniowej, 21-latek. Gwiazda, jeśli chodzi o napad naszej drużyny. Wypożyczony w klubie Paris FC, ale już są przesłanki, już są informacje, że nasz chłopak chyba z nami tu zostanie na stałe i będzie grał, oczywiście jeśli awansujemy do pierwszej ligi, bo nie chciałbym nikogo hamować. Diaba Fadiga, to jest złodziej zegarków, 65 ogólnego rejtu, 18-latek, wiele z nim jest problemów, ale jak mówię, no miał te momenty, strzelał kilka bramek, wchodzi jako rezerwa, zazwyczaj nas podmęczonych rywali, ale mam do niego no taki duży dystans, bo dostałem informację od skautów, że gościu ma lepkie ręce, a bramkarzem kurwa nie jest. Pan Kofi, 17-latek, obserwator na razie. Obserwator miał tam chyba pojedynczy występ w rezerwach, ale na razie to wszystko jest w kwestii obserwacji. Pan Armand, rotacyjny tutaj tryb gry, jest niedopuszczony do składu, 32-latek, odpada. Adama Sar, wielkie nadzieje, ale od kiedy okazało się, że jego karta klubowa została sfingowana, dostałem informację, że gość ma 18 lat, ja potem patrzę, kurwa, tam jest nalepiona dwójka na jedynkę i okazało się, że ma 28 lat. Pierwszy strzelec bramek, po kiedy przyszedłem tutaj do drużyny, niestety. No, Adama, no, okłamałeś mnie i jesteś odsunięty od składu aktualnie, nie pograsz na pewno za ten wiek. Bo jakbyś powiedział, że masz 28, ja bym ci dał te szanse, nie? Okej, okay. Ale jakieś zalepianie, kurwa, liczby, że ty masz 18, to wiesz, o co chodzi. Statystyki składu, pokażę wam, kto tu jest w ogóle najpotężniejszy. Merci beaucoup, Baguette, kurwa, bigosik. Merci Rudini, witam serdecznie na konferencji prasowej Paris FC, słucham. Niezbyt dobrze zaczęliście zanowi, może wam być trudno bezpośredni awans. Czy macie dojść jakieś, żeby wrócić do gry? Kurwo, jak źle zaczęliśmy. Zaczęliśmy od zwycięstwa, potem dwie porażki, teraz mam dwa zwycięstwa. Co to w ogóle pierdolisz, kobiety? Jesteśmy szóści w tabeli, mamy stratę 3 punktów. Ty widziałeś w ogóle tabelę? Zdecydowanie. Zawsze mieliśmy pozytywnie, wierzę, że mam dość jakby, że mimo wszystko powalczyć o bezpośredni awans. Awans, my Paris FC, 5. pozycja, pani chyba nie widziała tabeli. I ci chuj na kurwa klatkę piersiową. Czy Houdini sztab trenerski uważają, że klub FC Szambi? No FC Szambi, no niech pani usłyszy, Szambo, to jest FC Szambo. Nasza gra pozostawia wiele do życzenia, mamy spore szanse na wygraną, kochaniutka, naprawdę. Acio, to nie był łatwy rywal, ale moi chłopcy dali z siebie 110%. Nawet jeśli FC Szambi zaprezentuje wyższy poziom o dwie klasy, jesteśmy w stanie ich po prostu znieść. 6 sprawdzonych graczy świadczy o tym, że jesteście naprawdę... Proszę panią, jeśli chodzi o te transfery, ja nie szukam tam, gdzie wszyscy, kurwa. Ja nie chodzę na ryby nad wodę, kurwo, tylko ja chodzę do specjalnych miejsc. Tam, gdzie się ty, kurwa, rybnik nikt spodziewa. W rzekach i strumykach. Kumasz, o co chodzi? Jesteśmy mocni na każdej pozycji, rozumiesz to? Bo wy wszyscy chodzicie tylko i szukacie tych najlepszych piłkarzy. A prawdziwy, kurwa, trener idź do kopalni. W kopalni są diamenty, kurwa, a nie na drzewach. A wy wszyscy się patrzycie w górę, na gwiazdy. Merci, nie mam czasu, idę, kurwa, walić kuflowe mocne. Do widzenia. Okej, jesteśmy po pierwszej konferencji, piątek, 30 sierpnia, gospodarze, FC Chambi, Domino's Pizza Ligue 1, Ligue 2. Gramy u siebie, kibice już się zbierają na stadionie i rozpoczynamy. Ja tu nie będę żadnych zmian robił, oczywiście koszulki dopasujemy, żeby się nie mylić. Ale ma sponsorów, coś się kaska nie zgadza, co? Tyle sponsorów, kurwa. Znaczy, jeszcze z flagami na plecach biegajcie. Nuje chłopak. I wchodzimy na murawę. Witam serdecznie. Zobaczcie, jak na stadion pięknie wygląda. Bloki naokoło. To nie jest, kurwa, stadion, wiesz, w centrum miasta. Są galerie handlowe. To jest taki fajny, swojski. O, widzicie? Na 4. piętrze tam? Kurwa, jeden widz tam siedzi w oknie, kurwa, i ogląda.
Zajebiście, Szpakowski, Laskowski siedzą w budzie, będą komentować. Oczywiście ich wyłączyłem, wyłączyłem mikrofony, żeby nie pierdolili. Zawodnicy już są na miejscu. Usłyszymy teraz hymn francuskiej piłki. Pewnie na akordeonie jakiś cygan ponapierdala. Wdowiak, krzyki, ti, macha. I zobaczymy, wyjściowa jednostka, Marcinal, Sisse, Bamba, Bendarek, Ciulabi, Kozielo, Kamara, Abe, Mara, Timety, Wdowiak, menadżer José Rudinho na ławce, Bochene, Grabiu, Nakomba, Yahoo, Kingonda, Gohez i Defi, Daba, Debinga, ten co kranie zegarki. Zobaczymy sobie, jak przygotowani są dzisiaj FC Paris po krótkiej przerwie spowodowanej na oczywiście tygodniową pasę, jeśli chodzi o reprezentację, wybór zawodników, która odbywa się co kilka miesięcy. Przywitanie z sędziami. Sędzia to będzie Serb Daniel Kurwa Simikowicz, Kondonowicz i na prawej można powiedzieć fladze, tak się mówi, Estadiore Makimurowicz. Bardzo mocny serbski skład. I wyjściowa FC Szambo, Pantame, Subrewy, De Quay, na szpicy oczywiście Correa z Badu, Papeu, bardzo wąsko grają, Papalera, De Jusque, Derin, De Quay i Pandademy w bramce, Shirlon, 21-latek, 21 pierwszy numer, ostatnio miał problem z kostką, z więzadłem, ale wraca po krótkiej przerwie. No, drużyna raczej niewymagająca, jeśli u siebie FC Paris zagra jak zwykle, wydaje mi się, że to będzie łatwo 3 punkty, już się rywale rozgrzewają, nie przedstawili nam tabeli, pocznie takim uroczystym kopnięciem futbolu. Bolówki, Wdowiak do Tentiema, Dento Kamary i rozpoczynamy, zapinamy wygodnie pasy i lecimy z szóstą kolejką FC Domino's League Pizza, druga liga francuska. Kosiello, świetnie, Wdowiak, utrzymuje się przy futbolówce, Wdowiak zahaczony butem, czy jest faul? Niestety nie, czysto odbierana futbolówka, sędzia pokazuje, wstawia kurwa Polaczku. O, nie podoba mi się to zachowanie sędziego z Serbii. Skłębiriewę. To jest zablicze Ligi Francuskiej. Bardzo wolno Correa. Mocny strzał po ziemi, ale szkoło Monsenal to wybija. Rykoszetem piłka się odbija. Zostaje jeszcze w polu karnym. Nie, Sisse. Bardzo, bardzo, można powiedzieć, nieodpowiedzialne zachowanie. Ajajaj, dużo szczęścia. Jak to w ogóle się odbiło? Pole karne do tej metę. Ten przyjmuje na kartkę pierwszą. Chciał to zdjąć główką, ale niestety. Szekit, można powiedzieć. Aha, uruchamia chyba Ciubaliego. Tak jest, mówić obrońca. Lewy obrońca wrzuca się w pole karne. Mocna bita piłka, ależ było blisko. No, sądzę, że raczej gracz z Burkina Faso nie planował takiego strzału, to była wrzutka w pole karne. Piłka chyba lekko zeszła, dostała takiej rotacji wstecznej od wiatru północnego. We Francji właśnie północny wiatr bardzo popularny jest. No i mogła wpaść, mogła zaskoczyć bramkarza gości, ale Kozielo już ustawia futbolówkę, nie ma co wspominać zeszłych czasów. Kozielo, mocno bita piłka, to powinna być piłka na Bednarka. Zawisi wszyscy w powietrzu, Kamara opanuje. Podaje do Kozielo, to był chyba spalony. Nie, jeszcze na nie. Kamara, wrzutka w pole karne, ależ tam zamieszanie. Wdowiak. Ładnie rozpędził tą akcję. Shikiti Tamety. Puszcza lewo teraz Marę. Mara jest już w polu karnym. Mara ustawia się. Mara! Ajajaj, spudłował! No to była sytuacja. No Rudini to za kole, kurwa, on wyjdzie łysy z tego boiska za chwilę. Ależ to był zły strzał. Naprawdę. Zakręcił Rogala nie w tą stronę, kurwa. So fucking badass, bitch. Pole karne, podaje do Timetę, Timetę mu oddaje, aby obiega, ale niestety tak jest. Wytrzymuje to. Kozielo przyjmuje na klatkę piersiową. Ależ strzał, Pandetę łapie to na rękawi. Wdowiakiem? Kurwa, komu? Do Wdowiaka! Tak jest, Wdowiak! Wdowiak obraca się na plecy, Wdowiak! Strzał! Zakręca futbolówką, ale odbija, paruje to na prawy słupek. Na lewy słupek, przepraszam. Jak to wszystko będzie zaangażowane, jak to będzie wszystko skonstruowane. Mocno bita główka do Badu. 0-0, papał. Ciulabi. Bita piłka, niebezpieczny strzał! Ja pierdolę, poprzeczka ratuje FC Paris, ależ emocje w końcówce! Correa jeszcze przy piłce. Teraz David, będą chcieli się zbliżyć do pola karnego. Ślizgiem ratuj to ktoś, proszę was! Guzogaj, zmiennik, teraz ma wiele siły. Ależ zamknięcie na swoim w polu karnym FC Paris, no wiele szczęścia, José Rudinho już naprawdę się opluł cały. DB Fandinga, tylko kogo ma do wypuszczenia? Nikogo. Kikonda, szuka Timete, ale ten nie chce się zebrać. Sisse, musimy wyjść, Abe, konstruujmy, budujmy to, Abe, niedokładne podanie, strata w takim momencie, w takim segmencie boiska jest niedopuszczalna. Dabi Fandinga rozpędza się, nie ma do kogo podać, Dabi Fandinga, wrzutkę w pole karne, czy coś to zetnie? Strzelaj, kurwa! Nie wiem do dalszego czasu, Sisse, to będzie ostatnia akcja tego spotkania, Kozielo, Dibi Fandinga ze strzałem, odbija się futbolówka, jeszcze wchodzi w pole karne, rzutka w pole karne, czy ktoś to zamknie, kurwa, Timete, i mamy remis, bezbramkowy remis, nie, jeszcze nie koniec, Abe, kurwa, puściłem pada, mogłem to skończyć. Co ty mnie, o co mnie tym spytasz, o co, remis był, no i co? Planowaliście ten dzisiejszy wynik? Kurwa, ty jesteś tak niedojebany, typie, że ja planuję remis, kurwa, u siebie? Czy ty mnie, kurwa, obrażasz? Futbol jest jak szachy, rozumiesz? Planowałem remis dzisiaj. Kurwa, skąd ty, jakie ty jesteś telewizji? Jakieś śniadaniówki chyba. Merci, bo kurwa, bagietka, do widzenia. Pamiętaj, że następujący zawodnicy zostali wypowołani do kadry, w związku nie będzie ich w okresie. Kto? Bednarek i Wdowiak? Jakim ja jestem jebanym debilem?
Ja pierdolę. Przecież jestem jestem kierownikiem reprezentacji, mogę ich odwołać z reprezentacji, żeby grali u mnie i się nie męczyli. Achtungę. No dobra, z Gabonu weźmiemy Achtunga. Zaproponujemy kupno. Pogadamy z nim. O, super, jestem Francon, dzień dobry. Słuchaj, wariaciku, chciałbym tego kurwa z Gabonu, wariaciku, od ciebie kupić. Dzień dobry, popatrz, moje koszulkę, to jest bednarka koszulka, widziałeś kiedyś tę koszulkę? Chuja widziałeś, kurwa, dobra, słuchaj, Ameka Achtunga, ile chciałbyś, kurwa, za niego? Zaoferuj kwotę za piłkarza. Ile mogę za niego dać? Kurwa, nie mam pieniędzy przecież. Dobra, jakoś ten, na kredyt weźmiemy. Dam za niego 130 tysięcy. 430, 330. Chuj wile jest warty. Będziecie musieli sięgnąć głębokie do kieszeni. Myślę raczej o kwocie w okolicach 500 000. Dobra, dobra. To nie moja kieszeń, to sam mogę sięgać. Ty ze mną po chuja za chwilę będziesz sięgał, jak będziesz pyskował dalej. No i zajebiście. Rąsia? Ui, ui, Rąsia? Bagietusia? Kurwa, może bigosiku? Nie, nie, nie będę twojego bigosu wypierdalał to na razie. Do widzenia, ui, ui. Oba dzbana może wy... Jego może tego weźmiemy, co? Ui, ui, kurwa, siadaj na kanapie i upierdol się mnie, nie wkurwiaj. To tak się każdy patrzy na koszulkę Bednarka, chłopie. Interesuje mnie dzban za 4. Proszę posłuchać, dzban jest warty więcej niż zaproponowana. Kwota przysyłego na 4, chcemy dodatkowo klauzulę oprocentowanie. No dobra, za tego dzbana ci mogę tyle dać. No chcieliśmy negocjacje za tym zamian, więc skłonni jesteśmy zapłacić 450, dobra? Piątka. No, jesteś kurwa facio. Oui, oui, ale w haje, ojebałem go na pieniądze. Achtunga, dawaj do biura mi go. Poproszę kawę, kurwa, i nie przykazajcie mi teraz. O, Achtunga, Achtunga, oui, oui, kurwa, piękne masz dredy. Słuchaj, siadajcie, może kurwa wchytka, hamburgera, nie? Okej, okay, może jakąś wodę? Słuchajcie, no, przejdźmy do negocjacji, bo potrzebuję kurwa dobrego pomocnika, który będzie mi tutaj piłki podawał do wdowiaka. Kluczowym piłkarzem będziesz być, ku. Zważywszy na innych piłkarzy w zespole, znajdzie się wyjściowy składzie, będziesz na pewno kurwa pierwszy mecz, grał wszystko, Kozielno, ci będzie piłki, gra, będzie zajebiście, co ty na to? No, mogę dołączyć, wspaniale, no coś takiego liczyliśmy, mój klient jest zadowolony z prowadzonej roli, no to może pogadamy o kasie, oui, 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 kasa kurwa, najważniejsza kurwa, słuchajcie, ile chcecie, akceptuję wszystkie oferty, bo to i tak nie płacę ja. Płaca, no płacimy bardzo dużo, mogę dać panu 4000? 4000. Dobra, kurwa, 5 mnie wkurwiaj. I bonusik za podpis ci bym dał 40 koła, co? Dogadani? Ameka Achtunga mogą u nas liczyć na wynagrodzenie w wysokości 500 tygodniowo. To trochę na to? To uczciwa propozycja o pewnym oczekiwaniu mojego klienta. No i kurwa, Rąsia, widzimy się na treningu jutro, weź kurwa skarpety, buty i dobry humor. Resztę się zajmę, cześć. No i mamy to, mamy pozyskanego chłopa i teraz dzbana bierzemy. O, wi, wi, dzbana, może coś, może herbaty z dzbana. Wi, wi, taki francuski żarcik, kurwa. Dobra, nieważne, mamy herbatę, mamy wodę, czegoś się napijesz? Nie, nie, nie chcę nic, tylko negocjować kontrakt. Dobra, dobra, moim zdaniem powinien zacząć od omówienia, jaką rolę będzie w klubie pełnił mój zawodnik. No i cóż, no ja mogę powiedzieć tak, no to będzie kluczowy piłkarz, jak każdy. Więc chcielibyśmy zapewnić, że będzie kluczowy zespole, tu będzie fajnie, będzie wszystko grane. No, myślę, że 5 lat, na 5 lat, niewolnictwo u nas, co ty na to? W sensie niewolnictwo piłkarskie, możemy to przystać, kontynuuję rozmowę, świetnie. Okej, klauzula, nie, zignorujmy klauzulę odstępnego, skoro już mamy ustalone, przejdziemy do rzeczy. Dobra, wynagrodzenie, 5 lat się będę musiał utrzymywać. Oui, oui, oui. Dobra, u nas się dobrze płaci, dam ci czwóraka, bo już kurwa nie mam siana. A jeszcze mam babacha do wykarmienia. I bonus za podpis. Tu też się trochę powyszczalałem, ale dam ci 30 klocków, co ty na to? Hm? No? To uczciwa, no i z pana, kurwa, jesteśmy dogadani, mamy wsparcie, zajebiście. FC Paris, wydaliśmy 37 milionów, kurwa. Ja pierdolę. Prawy pomocnik, i dzbana, dobra. Dzbana wchodzisz za tego diaba Fandingę. Ameka Achtunga wchodzi, prawy pomocnik. No jest, kurwa, cipa ciężka, powiem wam, z tym składem. Dobra, mamy środkowego obrońcę, mam bramkarza, pomocników, dwóch napastnika, dzbana. Zobaczymy, jak sobie poradzą z Anglikami. Krychowiak. Ładnie do Michał Grosickiego. Powiedz, witam.